Dzisiaj rozegramy turniej Pokémonów w League of Legends. Zebrałem 4 trenerów. Każdy z nich będzie miał do dyspozycji 4 Pokémony. Każda drużyna zawalczy ze sobą, żeby wybrać tę najlepszą. Ja będę mistrzem Pokémon! Pierwszy duel Bezu kontra Arkoan. Proszę Państwa, mam tutaj 50 groszy polskich. Bezu, wybierasz orzeł czy reszkę? Orzeł. Dobra. Orzeł! Czekaj, razie Bezu zaczyna. A co to za skam? Aha, że w sensie chciałbyś na odwrót, tak? Nie no. Co na pierwszy ogień? Nie poleci Haru trundlem. Nienawidzę cię! Garen, wybieram cię. Let's go! W trakcie pojedynku każdy z trenerów mógł 2 razy wymienić swojego Pokemona na innego. Bij go z zimną krwią, od razu. Wszystko, zimna krew. On wziął łeb pierwszy, strollował, dobra, wygrywa z nim wszystko. Garen, wracaj! Szybko! Talon, wybieram cię! Pierwsza zmiana została wykorzystana, zobaczymy co zrobi Saga. Dawaj, autoataki. I stop. Tamkęć wchodź. Dobra zamiana, proszę państwa, Tamkęć na Sagę. Kto wygra ten trade? Doktor Shao, ale to wcale nie jest doktor Shao. Stop! Kolejna zmiana! Kogo wypuszczasz? Gwen, lecisz. Wieszku i bij go, bij żabę. Egzościg od razu wjeżdża! I bicie żaby! Klep! O, czy żaba zostaje poświęcona? Stop, dobra. Fiora wchodzi. I teraz Fiora! No bij go! Co to był za flash? Uderzyła Pokébola, niemożliwe. Klet, wchodzisz, bierz E. Znaczy W, nie E, tylko W, sorry. Teraz już obaj trenerzy nie mogą wycofać swoich Pokémonów. Dawaj, używaj wszystko, zwierzchowca. Ale ma Ignite'a? Czy Fiora pokona kolejnego przeciwnika? Dawaj! Tak, jedno! Jezu, proszę państwa! Wchodzi Draven. Draven na full HP. Coś czuję, że dwa autoataki... Atakuj go szybko. Musisz skrócić dystans. Dawaj. Dobre! Dostał wierzchowca! Co? Co się dzieje? Pół HP zdjęte! Tak. Chodź, bzyking. Dobra, proszę państwa. Co ten flash dziki? Ale nie ma Q. Chyba to przegra? Ostatni autoatak! Draven ma 1 HP! Możecie brać jak najbardziej roślinki. Możecie atakować tego, co chcecie. Tamkęć wchodź, tamkęć. Dobra, bigo, obiegaj jak najbardziej, żeby Karol wygrała. Za krabem się schowaj. I żaba! Ostatni autoatak! Garen żyje! I Trundle to ostatni Pokémon Beza, a czy ty jeszcze masz jakiegoś Pokémona? Arkoan? Właśnie myślałem, że mam Gwen jeszcze, okazało się, no że no i dobra, i free winek, halo, jesteś tak walony jesteś. Dobra, gratulacje Bezu. Czas na przerwę na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Gaminate. Gaminate to suplement dla gamerów, który rozpuszcza się w wodzie, chociażby w takim shakerze. Może też w takim, ale to była edycja limitowana. Gaminate da wam energię na długie godziny grania, nauki, pracy, zabawy, cokolwiek tylko chcecie. Przychodzi do was w takich puszkach i ma wiele ciekawych smaków. Na przykład klasyczne kiwi, truskawka, albo nowy rap, Blue Ice, czy mój ostatnio ulubiony Iced Tea Peach. To autentycznie smakuje jak Iced Tea, a do tego daje wam energię. Przy zakupie premium starter packa i na przykład takiego shakera i wpisanie przy tej kaucie kodu DyryShaker dostaniecie minus 23,99 na wasze zamówienie. Polecam bardzo serdecznie ten kodzik, polecam bardzo serdecznie Gaminate'a, a my wracamy do odcinka. Teraz będzie Shao kontra Julka, przygotujcie się. Dobra, to jest szarlotka, więc kończy się. Rozpierdala się, easy. Dawaj, szarlotka, wbij. Ale spele używajcie, co jest? Używają. Zajebiście! Dobra, Udyr wychodzi, wchodzi Janna. Dajcie D. Atakuj. Daj se, Oliwko. Bijesz go. O, to nie jest takie... Będzie jeszcze jedno E? Nie, nice. Wchodzi Jin z W. Nie podchodź do niego. Użyj W i kajtuj, czy coś. Ale kliknij prawy! Zejdź, Xin, Panteon wchodzi. Dobra. Obaj trenerzy mają jeszcze po jednej zamianie. O nie, Santi! Ale szybko został zczyszczony! Klep się dalej. Jak coś trenerzy polecam jak najszybciej wprowadzać tych zawodników. Zajebiście. No dobra, Olaf kolejnego rozwalił. Dobra, wchodzi Udyr. Shao już nie ma wymian, Julka ma ostatniego gracza, zobaczymy co się stanie. O, egzościg! Ignite stun? No, chyba nawet nie będzie blisko. Essa! Oliwka, zajebisty był ten pik dany! No! Ty kierowałaś nam to! Dzięki. Wszystko dzięki tobie! Proszę państwa, teraz sytuacja punktowa jest taka, że Bezu ma 1 punkt i Shao ma 1 punkt. Zobaczymy kto po tej grze będzie na prowadzeniu. Arkoan, Julka cały czas bez zwycięstwa, ale to się może jeszcze zmienić. 3, 2, 1, fight! Exhaust od razu wjeżdża i kill! Exhaustuj też. Daj mu z Ignite Land. Dobra, wychodzisz Darius wychodzi! Dobra, zmiana. Wchodzi Jax. Schodzi Trundle i wchodzisz Heimer. Schodzi Jax, wchodzi Kate'ka. Schodzi Heimer, wchodzi Tristana. Dobra, wydygali się z wszystkich zmian. Teraz muszą już walczyć do upadłego. ADC na ADC. Exhaust poszedł. Trafiony przez Kate'kę. Exhaust też użyty, ale wydaje mi się, że Tristana będzie tutaj górą. Schodzi Jax. To bibi się z nim. Bibi, ile możesz? Dobra. I wchodzi Heimer. Dobra, Heimer kontra Jax. Rozstawia te turety. Dobrze. Dostał turety. Ale 3 turety biją Jaxa. Przez papada. Ale turety nadal biją. Tamkęć kontra Jax. Zobaczmy, co się jeszcze może wydarzyć. Jest Ignite zrobiony. Stun, czy żaba pokona pałkarza?
Wchodzi Tarik. Tarik, proszę państwa, ukryta tajna broń. Co się dzieje? Dobra, turety już nie biją. Teraz Tarik kontra Żaba. Który jest bardziej majestatyczny? Nie oceniać. Dobra, Żaba. Jeszcze jeden autoatak. Aj, dobra. Niestety, Żaba spada i teraz Trundle kontra Tarik. Kto to wygra? Oj, chyba Tarik. Oha. Eszczak! Hejmer był trollpikiem jednak. Dobra, proszę państwa, czyli Shao w takim razie dwa zwycięstwa. Bezu jedno zwycięstwo i Arkoan i Julka po zero. Ale to się zaraz zmieni, bo teraz ci dwaj trenerzy zawalczą między sobą. Ten duel może być dodatkowo pikantny, gdyż Arkoan został opluty podczas sesji przez Julkę. Ostatni sekret tej edycji, co wybrała Winequill. Wcześniej mówiłem tobie, że stały dwie kandydatki, spośród których jedna wybrała skina, a druga wybrała simpa. Kłamałem, bo Winequill też wybrała skina. Może no, trendę, ubiętego. On nie ma głowy, nie można go bić po łbie. O kurde. No i dobrze, saga, krótko. Dobrze, rozjechał i. Bariber. O, dosta. Okay, już starczy. Stop. No, ale uderzył mi go. O mój Boże, oszukany. Dobra. Pała pomyłka. Mordekaiser. Uuu, dostała z buławy. Ale Shiggy wjechał. Voliber schodzi. Dobra, Voliber schodzi. Piora. Dobra, czekaj. Uuu, dobra, nice. Igniter wjeżdża, Exos. Dawaj, walisz ją. Dobra! Biora schodzi, uder. Dobra, Julka już nie ma zmiany. Niedźwiedź, kurna! Jeszcze z flasha i jeszcze ktoś tam zastosowany od razu. Postawił aż pinka z wrażenia. Napitalane! Ty, zarazę! Dobra! Edek, lecisz tym urkotem. Nie wiem, kurwa, dobra, niedźwiedź się boi, wypitalane. Dawaj, niedźwiedziu! O nie, szybko padł. Wchodzi drugi niedźwiedź, proszę państwa. Dawaj, tylko żeby cię Wuarda nie walnęło. I obchodź go, i dobrze. Dobrze, krótko. No i do końca. Krótko z misiem, ajajaj, dobra, jadę cyking jako ostatni, wchodzi. Uuu, Vital Point został użyty. Egzościor za Egzościora. Dobra, nieważne, Saga dokończ robotę. Dobra, Saga to jest twój ostatni Pokémon? Tak jest, chodzi na wykrążek, ja aj, ten auto, tak. A tutaj aż impreza się zaczęła, Saga przeżył. Będę mistrzem Pokémon. Teraz natomiast, jeżeli Julka przegra, to już żegna się z naszym turniejem, także wysokie stawki. Wejdzie Mordekaiser. Mordekaiser zaczyna. Czym odpowie Julka? Dymacja cię oślepi jak... Dobra, już się biją. Nie ma czasu, egzosty wjeżdżają. Jakieś dzikie hile, podrzucenie Mordekaisera. Zygmunt Kaiser zaczął się świecić wokół niego jakaś poświata. Na kuźwia z buławy i sam ty zaraz będzie martwy. Let's go! Wukong. Dobra, wchodzi Wukong. I od razu dostał z buławy. Stop. Przepraszam. Musimy jakąś karę zastosować. Trzy darmowe autoataki. Sędzia zadaje raz. Dwa, nic nie trzy. Bije. Nie wejdzie Talon. Talon kontra Małpa. Małpa dostaje Exhausta, Ignite'a, od razu z buta, używa Shield'a, ale to chyba nic nie da, chociaż... Ale zaskakująco dużo bije ta Małpa i jest! Fiora wchodzi teraz na Talona. Czy zostanie wycofany? Nie, ma walczyć. Trener nie ma chillu. Stop. Dobra, chodzi Hammer. Hammer, proszę państwa, potężny zawodnik rozstawia swoje turety, ale... Fiora schodzi, Shen wchodzi i co? Może teraz sobie po prostu stać 2 km od niego i nic nie robi. Kat. Proszę państwa, automat takich Hammera to nie jest byle co, jak się okazuje. No proszę, jaka zagrywka taktyczna. Ułek Zościur wjechał flash ze strony przespy. I daj, proszę państwa, kto wejdzie teraz w miejsce Shena? Tylko Fiora została. No to Fiora musi wchodzić w takim razie. No, czy ten Hammer to jednak będzie ukryty broken pick tego turnieju? Dobra, stop, wchodzi Tarik. A nie mogę chyba. A już użyłeś dwa? Bo Mordekaiser zapatowała. Nie, no zginął, no to nie użyłeś w takim razie. A, to wchodzi Tarik. No i bij go po prostu, klep na mordę. Czy Challenger? Da radę, niestety nie. Mówiłem, że Hammer jest OP, mówiłem! Julcia, za tą przegraną kupię ci cytrynówkę. Ale opłacało się przegrać! Kontentowo wygrałam, ja się czuję zwycięzcą. Pierwszy niech będzie Urgot. Czym skontruje Arkoan? Dajcie mi Olafa. Start, lecimy! Ale podchodź do niego, no. Ło kurde, on jeszcze nie zadał ani jednego tika damage'a! Urgot schodzi! Saga kurwa, zgadzam się. Jeszcze trzy. Dobrze. Ajajaj, pierwszy dobra, martwy. Darius, cokolwiek. Chodzi Darius, proszę państwa. Dobra, schodzi Oliwka. Schodzi Fiddlesticks. Wiesz co robić. No, jest podpalaj jak masz. Użyj Egzostuj go, Ignituj. Podpalaj. O nie, Fiddle schodzi. Już nie ma, już skończył, już dwa razy było. Aha, już dwa razy było, już nie ma. Do końca. Chodzi Urgot. Dobra, schodzi Darius, Edek, niech wejdzie. Albo nie, czekaj, mordę lepiej. Czyli obaj panowie już nie mają zmian. Nie, ja mam jeszcze jedną. Jak ty to liczysz, trener? Wydaje mi się, że już zmieniłeś, ale dobra. No co zmieniałem? Aha, może ci martwe było. Tak, jedna śmierć była.
No i co? To jest już ostatni? Zajem, że nie ma wyboru. Ja mam jeszcze trzy, gościu. To weź to pozmienię dla zabawy, wiesz. Dobra, stop, dawaj tego Edka, niech też się wykaże. Dobra, Edek, łatwo. Wykazał się, mamy to. Dawaj, ale Edek, patrz, dobrze, polisz tam typa. Dobra, zarobiście, proszę państwa. W pierwszej rundzie naszych rozgrywek opuściła nas Julka. To są natomiast trzech trenerów, którzy po raz kolejny staczą walki między sobą. Z tą różnicą, że teraz ich Pokémony będą miały trzecie levele. Dobra, Heimer. Urgot. Heimer kontra Urgot. Ja tam widzę dwa Urgoty, ale to przypadek. To nie był Urgot! To zostało strollowane! Ty przespa, ty bijesz ją coś? O, mój Boże. Nie podchodź tak blisko, ona cię może pokazać bardziej. Teraz tak, czekasz, aż będziesz miała W, używasz W, które ty się sfokusuje na W i go zabijesz. Przespa, czekaj na E i wtedy dobra, rzucasz E w niego. O kurde! Rzucaj E w... Jaki flash! Uuuu, Heimerdinger! Gnar wchodzi. Heimer schodzi, wchodzi Azir. Dobra, Gnar kontra Azir. Gnar skakuje! Zamieniają się stronami! Ostra bitka jest. Gnar schodzi, chodzi Zaya. Shield, to strona Azira. Dobra, stop! O, nieważne, wchodzi Jinx. O, no git. Chodzi Urgot. Ile macie jeszcze tych, bo się pogubiłem? Chyba jednego mam jeszcze. Jak zostało zaorane! Wchodzi Akshan. Chodzi Gnar. Dobra, zamiana, czyli Shao wykorzystał już wszystkie swoje. Bigot, wygrał z nim w całą lin. O. No i Urgot zostaje. I Urgot to ora, proszę państwa! No i Shao wygrywa ten... Jak co? Jeszcze Heimer, tak, jeszcze Heimer. A jeszcze Heimer, ja przepraszam, się... zapomniałem o młodym, szalonym naukowcu. Młody Jerzyk. Chciałby tylko przeżyć. Zobaczymy, kto jest bardziej cierpliwy. O, przespa Ghosta odpalił. Uuu, ale on ora tego Urgocioła. Masz nasz zasięg. Dobra, jest bitka, Exhaust. Nie ma many już, ale nie ma HP. Kto to wygra? Jest! Lecimy! Najbliższy mecz tego turnieju jak na razie. Dobra, wychodzimy. To u nas rodzinny chodzi jako pierwszy i kogo wystawi Shao? Karma. 3, 2, 1, fight. Lecą! Karma schodzi. Wężyca też zejdzie. Oliwka. Oliwka Brazil, proszę państwa. Wayne. Wayne się mówi. Roślinki są rzucone, ale to są te mini. Możesz je przeczekać zawsze. Oliwka schodzi. Wchodzi Teemo. Schodzi też Wayne i wchodzi Lidia. Teemo, wiesz co zrobić, Dawaj, wszystko na Olin, to już na śmierć i życie jest przez każda walka. Timo, smoka żał te ataki, mówiłem ci, kuźwa! Ale jeszcze może przeżyć! Jest! Dobra, Kasia, lecisz. No to atakuj smoka, pisałem ci! Nie słuchałem się, ostatnim! Zostaw, ostatnim tchem zaatakował! Odejdź, żeby się zresetował. Zaya RW, znaczy RW, kurwa, karma RW chciałem powiedzieć, whatever, zjebałem. Dobra, Zaya weszła już. Dobra, Zaya zabiję. Nice! Dobra, Urgot? Urgot, Edek 3600. Bułaj do przodu. A jak się chowa za tym heraldem, znaczy za tym. Dobrze, i W, i do końca. No bo boję się, kurde. Dobrze to było. I z kola. Karma z RW. Możesz poczekać na cooldowny, no. U, nietrafione Q! Dobra, ale jest heal z W. Ale Urgot stary. Chyba będzie potężniejszym zawodnikiem. Pięknie to CC ominął. Zajebiście. Edek. Kontra Oliwka. Jaki ty jesteś piękny. Dobra, proszę państwa, ostatni dwaj zawodnicy. Trzy moje foksy to jednak. I ostatni Arkan! Dobra, proszę państwa, w tej rundzie pożegnaliśmy się z Shao i jego Pokemonami, a do finału dostaje się Arkoan i Bezu. Zobaczymy, kto z tych trenerów zwycięży i wygra skina dla siebie i dla swoich Pokemonów. Proszę państwa, ten mecz się nie nagrał, ale wyglądał on mniej więcej tak. Proszę państwa, korzystając z chwili przerwy w gameplayu, opowiem wam trochę o finale. Miało być to Best of 5. Pierwsza gra, jak widać, się nie nagrała, ale wygrał ją Arkoan. W kolejnym meczu nieco zmieniliśmy zasady. Zadaniem Pokémonów było wyciągnięcie wrogiego trenera poza ring. Ring wyglądał tak. Poszli. Przespa. O. Dobra, igra sobie, bawi się z nimi. Czekajcie na taunta i go razem bierzecie, nie? Wow, ale dziękuję, już 25 sekund. Mówiłem, czekajcie na taunta po prostu. O, jak blisko, teraz taunt, o, cleanse. Przespa, czekaj na tego taunta. Ale to Jezu, nie, to jest... Nie, nie możecie go tam wrzucić. Nie wiem. Wyrzućcie go za ten link najbliższy, do pita nie możecie go wrzucić. Stanie trochę zgrabi go. Jaka scenerii. Nie. Wszyscy mają cooldowny. No to weźcie, błagam cię. Kuchni go do blitzcrankiem, proszę. Trafił! Z krankiem nie używałeś. Były na granicy, było? Na granicy! Dobra, przerzucony! Czyli 1.24, proszę państwa. Ja mam pytanie, Cydi, czemu ty nie użyłeś żadnego hooka praktycznie w tej grze? Cały czas rzucałem, jak tylko pomiałem! Tylko nie trafiał. Ja pierdolę. Poszli. Ej, Kuba. No? Idziemy w sobotę na dziwki? Kurwa, czekaj. Ej, było już czy nie było? Nie, jeszcze nie. Ja pierdzielę, 13 sekund. Ale pamiętajcie o kombie. Pamiętajcie o kombie. No, dawaj. Ja.
Wyleciał, proszę państwa, 24 sekundy. Ile jest różnicy, Hodo? W chuj. Na ten mecz wróciliśmy do ringu. Dobra, Yumi. Dobra, wchodzi Yumi. Dobra, Renata Plask. Na kurwa, szą Renatę taką. O, no i miałem sami. I tyle. I wygrał razem każdego w sumie teraz. Masz jeszcze E przy okazji. Masz Exhausta, Ignite, Ignite, miałem Exhaustu. No i nie wiem, czy to tak wygląda, na jakby miała to wygrać. Renata Plask, jeśli łaska. Właśnie Ignite'a nie ma, no nie? Stop, 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 zmiana. Niech wejdzie Sona. Yumi schodzi, wchodzi na Kianę i wchodzi Kiana. Czy jest zmiana wykorzystana, okej. Okay. Tajna taktyka. Dobra, stop, 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 stop. No, no sprakowały. Dobra, piłka. Jeden autoatak jest za darmo. Karner, dawaj. Dobra, stop, 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 okay. Stop, wchodzi Kog'Maw. Też stopuje, jakby co, i wchodzi Saga. Daj mu Warda do tyłu. Dobre! Pigo, pigo po prostu, z nim wygrywasz. Saga mała, Saga. No, to nie taka mała jak widać, patrzcie, jak bije z Drongala. Wchodzi Rajs, jeszcze. Wchodzi Rajs, wchodzi Rajs. Karner, dawaj. Biją się w krzakach jak prawdziwe Pokemony, ej. Stop, stop, wchodzi Yumi. Nie może wejść Yumi, bo jest na Kujanie, Kiana musi wejść. Ale co, to dobra. No bo nie może używać speli, będąc poza ringiem, no. I jak zostanie Yumi na ringu, to musi ona walczyć. O. Czy to jest twój ostatni wojownik? Nie, nie, dawaj Sona, dawaj. O, Sona! Jest skurwiona. Zayumi z Broken Peakiem, ej. Trochę jest, no. Ale dobra, jest, ma to. Jest, dobra! Na twojej wchodzi Rice. Kto to wygra? Jest Exhaustor? Jest Q? Ale blisko! No, kończ to Renata. Klasz, no, już raz, bi, bi, bi! Dobrze! Tak jest, jestem mistrzem regionu, Dr. Hodo! Tak, dostajesz odznakę, gratulacje. To już wszystko, dzięki za oglądanie. Tutaj możecie sobie obejrzeć całą playlistę z moimi filmami o Lidze. A i bardzo ważna informacja, od sierpnia zaczynam streamować od poniedziałku do piątku o godzinie 16 na twitch.tv/drhodo. Zapraszam wszystkich, nawet jeżeli nie macie Twitcha, nie trzeba mieć konto, żeby oglądać. Będzie dużo ligi, trochę Rasta, Valoranta, gry, konkursy, teleturnieje, śmieszki i tak dalej. Zapraszam.